Kamala Harris może zostać prezydentem czy też prezydentką Stanów Zjednoczonych, ale kim jest tak naprawdę Kamala Harris? Dzisiaj przedstawię jej biografię. Myślę, że ciekawa tak naprawdę sprawa, skoro ma szansę tutaj zostać prezydentem, prezydentką Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę warto się przyjrzeć, tak, jaki dotychczas miała po prostu dorobek zawodowy, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat Kamali Harris, a więc no kobiety, która ma szansę stać prezydentem, prezydentką Stanów Zjednoczonych. Nieprawdopodobna sytuacja. Pierwsza kobieta, która by została prezydentem Stanów Zjednoczonych, pierwsza czarnoskóra kobieta, która by została prezydentem, czy też prezydent Stanów Zjednoczonych. No więc warto wspomnieć tak naprawdę o jej tutaj dotychczasowym dorobku zawodowym, życiu prywatnym, skoro ona ma być po prostu tak, czy może zostać przywódcą tak wielkiego państwa, mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone. Będę bazował informacja, informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też dopowiem komentarz informacji od siebie. Kamala Harris urodziła się 20 października. 1964 roku w Oakland, amerykańska działaczka polityczna i prawniczka pochodzenia indyjsko-jamajskiego. Od 2021 roku wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wraz z Joe Bidenem została człowiekiem roku tygodnika Time za rok 2020, tak. No więc, no tutaj już pierwsza rzecz, która się nasuwa, no to widzimy, że ona jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych już jest od kilku lat, blisko od trzech lat, tak, od 2021 roku, no i dotychczas, jeśli chodzi o tą rolę, którą pełniła, ona w żaden sposób się nie zbłaźniła, można powiedzieć, tak, zawsze była w cieniu Joe Bidena, ale też taka była jej rola. No i teraz mamy tutaj, tak, zastępczyni prokuratora okręgowego hrabstwa Alamed, Alameda. W latach 1990-1998 prokurator okręgowa San Francisco w latach 2004-2011, prokurator generalna Kalifornii w latach 2011-2017, a w latach 2017-2021 senator reprezentująca Kalifornię. 19 listopada 2021 roku pełniąca obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli ona też po prostu przez krótki czas, ale pełniła obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych. Życiorys Młodość i Edukacja urodziła się 20 października 1964 roku w Oakland w Kalifornii w rodzinie imigrantów z Jamajki i Indii lekarki Shamali Gopalan, która żyła od 1938 roku do 2009 roku, i ekonomisty Donalda J. Harrisa, który nadal żyje, urodził się w 1938 roku. Imię Kamala w sanskrycie oznacza lotos. Była, była wychowana w wierze baptystycznej i hinduskiej. ma młodszą siostrę Maye Haris, która była szefową jej kampanii prezydenckiej. I to jest pierwsza taka ciekawostka, także mało kto wie o tym, że właśnie ona ma siostrę, no przynajmniej jedną. Wiadomo, my tu w Polsce aż tak się nie skupiamy praktycznie na, na niej tak na jej biografii, ale właśnie jej siostra była też szefową kampanii, jej, jej kampanii po prostu prezydenckiej, tak? Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 7 lat, a prawo opieki nad nią i jej siostrą powierzono zostało jej matce. Po rozwodzie weekendy odwiedzała swojego ojca wspólnie ze swoją siostrą w, Paulo, w, Pal, w Palo Alto. Twierdzi, że z powodu koloru ich skóry dzieci sąsiadów nie mogły się z nimi bawić. Kiedy Harris miała 12 lat, wspólnie z matką i siostrą przeprowadziła się do Montrealu. i matka zajmowała się tam pracą badawczą w Żydowskim Szpitalu Ogólnym oraz nauczaniem na Uniwersytecie McGilla. Jako nastolatka współtworzyła małą grupę taneczną składającą się z sześciu tańcerzy, którzy występowali w domach kultury i na zbiórkach pieniędzy. Liceum ukończyła w 1981 roku. W 1986 roku kończyła studia na uniwersytecie, na uniwersytecie Howarda, zdobywając stopień Bachelor's Degree z Politologii i Ekonomii. Podczas studiów była członkinią Rady Studentów Sztuk Wyzwolonych, brała udział w debatach, organizowała programy mentorskie dla miejscowej młodzieży, protestowała przeciwko segregacji rasowej i wstąpiła do korporacji Studentek Alfa Kappa Alpha, która była, najpi, która była pierwszym tego typu afroamerykańskim studenckim bractwem. Następnie w 1989 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim ukończyła prawo i zdobyła stopień juniors doktor. Jako główny powód podjęcia pracy w organach ścigania Harris podała potrzebę siedzenia przy stole, przy którym podejmowane są decyzje oraz to, że świat potrzebuje więcej prokuratorów, którzy są świadomi społecznie. No dosyć ciekawa tak naprawdę sprawa, tak, bo tutaj jest dokładny cytat z tego, jak, jaki ona podała powód, tak, czyli mówiła w ten sposób, tak, że mm, praktycznie tutaj podawała potrzebę siedzenie przy stole, przy którym podejmowane są decyzje, tak, i kolejny tu cytat po prostu z tego, jaki ona podała właśnie powód, czyli pewnie tam jakieś były papiery, pytanie i tutaj cy cytat, tak, oraz świat potrzebuje więcej prokuratorów, którzy są świadomi społecznie. No to niewątpliwie, to jest yy, yy, ciekawe stwierdzenie, tak, że nie tylko po prostu patrząc na paragrafy, ale też świadomi społecznie na, na temat tego, co się dzieje społecznie, zmian społecznych. No i teraz kariera prawnicza. Kariera przed 2011 roku. W 1990 roku... Harris została przyjęta do State Bar of California, otrzymując licencję do wykonywania zawodu prawnika. Specjalizowała się w sprawach dotyczących molestowania seksualnego dzieci. Karierę prawniczą kontynuowała jako zastępczyni prokuratora okręgowego w hrabstwie Alameda od roku 1990 do roku 1998. W 1998 roku została powołana przez prokuratora miasta San Francisco. Luisa René na stanowisko szefowej Wydziału Społeczności i Sąsiedztwa. Od 2004 roku do 2010 była prokurator okręgową San Francisco i pierwszą w historii kobietą o innym niż białym kolorze skóry pełniącą ten urząd. Prokurator generalny Kalifornii od 2011 do 2017 roku była prokurator generalną Kalifornii, była pierwszą kobietą, pierwszą osobą kolorową i pierwszą osobą azjatyckiego pochodzenia, która pełniła ten urząd. Tak tutaj podaje oczywiście informacja, takie informacje podaje tutaj Wikipedia, tak. Nazywała siebie progresywną prokurator. No to ciekawe, co tak naprawdę miałoby się kryć za tym słowem progresywna, znaczy progresywna to wiem, tak, ale w sensie po prostu progresywna prokurator, nie wiem, awansująca, tak, rozwijająca się. Jest zdeklarowaną przeciwniczką kary śmierci, ale w czasie pełnienia urzędu prokurator generalnej Kalifornii zobowiązała się jej bronić. W 2014 roku złożyła apelację przeciwko decyzji sędziego federalnego, który uznał karę śmierci za niekonstytucyjną. Czyli no, jest przeciwniczką kary śmierci, a wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych ta kara śmierci jest, chociaż nie we wszystkich Stanach, tam jest to po prostu podzielone. Tak? Wygra ugodę w wysokości 25 miliardów dolarów amerykańskich dla właścicieli domów w Kalifornii dotkniętych kryzysem wykluczenia, ale odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko firmie One West Bank Stevena Mnushina za naruszenie związane z wykluczeniem w 2013 roku. No i kariera polityczna. Senator Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku została wybrana na senator ze stanu Kalifornia z ramienia Partii Demokratycznej. Stała się drugą kolorową kobietą i pierwszą osobą południowoazjatyckiego pochodzenia, która została wybrana do Senatu Stanów Zjednoczonych. Pracowała w Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych, Komisji do Spraw Wywiadu, Komisji do Spraw Sądownictwa i Komisji do Spraw Budżetu. Skutkiem wyboru na wiceprezydent Harris zrezygnowała z mandatu senatorskiego, z dniem 18 stycznia 2021 roku. No i wybory prezydenckie w 2020 roku. 21 stycznia 2019 roku w programie telewizyjnym Good Morning America telewizji ABC News ogłosiła rozpoczęcie swojej kampanii wyborczej w prawyborach Partii Demokratycznej przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na następny rok. Zdecydowała się ogłosić swoją kandydaturę w dzień Martina Luthera Kinga, ponieważ uważa, że, uważa Kinga za swojego inspiratora. Swoją kampanię wyborczą nawiązywała do Shirley Chisholm, e, Shiz, Shiz, pierwszej czarnoskórej osoby z jednej z głównych partii politycznych kandydującej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Od tego były między nimi kolory jej kampanii: żółty, czerwony i niebieski. Na początku kampanii wyborczej miała dobre wyniki w sondażach, po drugiej debacie Partii Demokratycznej w lipcu jej notowania zaczęły jednak spadać. Część analityków spekulowała, że może to wynikać z prezentowanej postawy, której nie była która nie była jednoznacznie progresywna lub umiarkowana. 3 grudnia 2019 roku wycofała swoją kandydaturę z powodu wyczerpania środków finansowych na prowadzenie kampanii. No to co ciekawa sprawa, bo jak teraz ją namaścił Biden, to właśnie była rekordowa wpływy na, na, na jej kampanię prezydencką. Po tym, jak ją namaścił, po prostu tak, tutaj Biden zrezygnował, to w ciągu jednego dnia na właśnie prowadzenie kampanii wpłynęło na to konto tam partyjne 50 milionów dolarów, tak, a w dwóch czy trzech dni 80 milionów dolarów w sumie tak? no i teraz tak 11 sierpnia 2020 roku Joe Biden ogłosił Harry swoją kandydatką na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku jest trzecią kobietą w historii wyznaczoną na kandydata na wiceprezydenta przez jedną z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych wcześniej był to Geraldine Ferraro w 1984 roku i Sara Palin w 2008 roku no i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, 20 stycznia 2021 roku jako pierwsza osoba kolorowa i pierwsza kobieta została zaprzysiężona na 49. wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. I życie prywatne, jest baptystką, jej mężem od 2014 roku jest Douglas Emhoff, prawnik jest macochą dwojga dzieci, w tym artystki Eli Emhoff, tak, i poglądy polityczne, Harris wspiera ruch pro-choice. W czasie kampanii prezydenckiej w 2019 roku opowiedziała się za tym, aby poszczególne stany przed ograniczeniem dostępu kobiet do aborcji musiały uzyskać zgodę władz federalnych. Uważa, że należy walczyć z dyskryminacją rasową, zreformować policję, wymiar sprawiedliwości. Poparła zaproponowaną przez, senator, ber, przez progresywnego senatora Berniego Sandersa ustawę Medicare for All oraz podniesienie płacy minimalnej o 15 dolarów na godzinę na poziomie federalnym wspiera małżeństwa osoby tej osób, tej samej płci, uważa, że wierność praworządności stanowi podstawę amerykańskiej demokracji. No i tak wygląda biografia właśnie Kamali Harris. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam trzymać. Cześć.